Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Bitcoin 30 131 dolarów. Co się dzisiaj stanie z Bitcoinem? Co się stanie również z Etherem? Tether tutaj traci market cap. Co się stanie z Tronem? No, Tron może być hypowanym projektem albo nie? Zobaczymy. Swift pracuje nad CBDC, również Adrianna Cardano może mieć ewentualnie jakiś tutaj hype za jakiś czas, ponieważ mamy Vasil Fork. No i dane on-chain, co nam mówią, tutaj spadki w rezerwie bitcoina, wcześniej wzrosty w rezerwie bitcoina, będziemy to omawiać, jak to może wpłynąć na ceny. No i też pamiętajcie, cały czas zatrudniamy specjalistów IT, więc się zgłaszajcie do nas, ponieważ tworzymy bardzo ciekawe narzędzia wskaźniki. No i na tym kanale 1.1. Za kilka godzin będzie też wrzucony dodatkowy update, update on -chain, taki dokładniejszy, dokładniejsza analiza tych wskaźników. Jak również zapraszamy też na Zoom'a. Zoom będzie za kilka godzin prawdopodobnie też otwarty na tym kanale telegramowym. Więc zwróćcie uwagę, sytuacja jest następująca. Mamy Bitcoina na poziomie 30 140 dolarów, ale zwróćmy uwagę najpierw na jakieś takie szersze zdarzenia. Po pierwsze mamy stopy procentowe. Effective Federal Funding Fund Rates. Stopy procentowe, gdy były w przeszłości podnoszone, czy to były dobre momenty rynkowe, żeby akumulować? Czy rynek wtedy wzrastał, czy rynek wtedy był w stagnacji, tak jak tutaj był w stagnacji, ale zwróćcie uwagę, tutaj też był w stagnacji, tutaj był na odwrocie. Tutaj rynki były na wzrostach, tutaj taka stagnacja, ale tutaj no bardzo duże wzrosty. Mamy teraz podnoszone stopy procentowe? Czy to jest dobry moment na akumulację bitcoina, na akumulację ogólnie aktywów? No nie wiem, zobaczymy. Powiedzcie, co wy o tym sądzicie. To jest tylko jeden z wielu wskaźników. Zwróćcie uwagę, indeks dolara amerykańskiego, DXY, również to były takie fajne momenty, gdy ten indeks pikował, to znaczy, że wartość dolara w stosunku do aktywów innych przewartościowana mocno. A co to mogło oznaczać dla rynków? No, Bitcoin był w tym czasie niedowartościowany, przynajmniej tak to wyglądało historycznie. Rynki generalnie w tych, w tych okresach były niedowartościowane. Tak to również wyglądało historycznie: aktywa, a dolar był przewartościowany. tak? Więc co jest teraz przewartościowane, co jest teraz niedowartościowane, ja nie wiem, odpowiedzcie na to pytanie sobie sami. Teraz mamy, zwróćcie uwagę, <gryw> dominację Tetera. To jest dominacja Tetera. Dominacja Tetera również jest dosyć wysoka, ale zaczęła spadać, no bo tutaj market cap Tetera zaczął spadać. Ludzie zaczęli wypłacać Tetera, bo się zaczęli bać Tetera. Wypłacają go na dolary, więc market cap spada. Spada również market cap wszystkich stablecoinów przez to. A taka sytuacja, gdy market cap Tetera spadał, była wcześniej jedna, gdy spadł na tyle mocno, mam na myśli. Bo tutaj również spadał i tutaj również ten market cap spadał, ale na tyle mało, że go nawet nie widać tych spadków. W związku z tym. Tutaj zwróćcie uwagę takie dynamiczne wypłaty i może się okazać, że jeżeli tutaj byłaby jakaś chwiejność na teterze, byłby na przykład depek, nawet chwilowy depek na teterze, no to byłby po prostu taki mógłby być flash crash, albo byłby spadek rynku i potem odreagowanie przez jakiś czas. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast zwróćcie uwagę na ten moment. Wygląda to tak, że Tether się wydaje bardzo mocno przewartościowany, a takie momenty jednak to były takie momenty, gdy no, fajne momenty pod akumulację, fajne momenty pod akumulację. I pytanie, czy to jest fajny moment pod akumulację, czy za parę tygodni, za parę miesięcy, za parę lat, tak stwierdzimy. SP500, zwróćcie uwagę, bardzo nisko przy tej linii trendu wzrostowego. No i teraz pytanie właśnie, czy będziemy się odbijać, bo jeżeli będziemy się odbijać, to może być srogo. W ciągu najbliższych kilku tygodni możemy ewentualnie ewentualnie tutaj zobaczyć sensowne wzrosty. Oczywiście to nie znaczy, że tak będzie. Pamiętajcie, dane analizujemy w czasie rzeczywistym, na bieżąco, codziennie. Więc to co ja mówię dzisiaj, to za parę godzin nawet może być już zupełnie inna sytuacja rynkowa. Zwróćcie uwagę jeszcze na taki stosunek zadłużenia Stanów Zjednoczonych do GDP Gross Domestic Product. Więc mamy ten Wskaźnik, który wzrasta, czyli to zadłużenie wzrasta, tak jak było w, tych, w tym okresie, rynek jeszcze wzrastał, tak jak było w tym okresie, rynek jeszcze wzrastał, tak jak było w tym okresie, rynki jeszcze wzrastały, tak jak było w tym okresie, rynki wzrastały. Gdy się ten wskaźnik zatrzymywał, następowała stagnacja. Gdy się ten wskaźnik zatrzymywał, następowała stagnacja, tak jak tutaj, ale później jeszcze były wzrosty, później jeszcze były wzrosty i dopiero jakieś tam odreagowania większe rynku. Od ostatnich kilku lat nie mieliśmy takich dużych odreagowań rynku, tak jak było to naście lat temu. W związku z tym, no, potencjalnie może, moglibyśmy w nawiązaniu do tego wskaźnika spodziewać się jakiejś stagnacji, wzrostów i dopiero odreagowania. Ale też jestem ciekawy, jak wy to czytacie, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te wskaźniki. Wsparcia mamy na poziomie 28 tysięcy dolarów i 30 800 dolarów na ten moment na Bitcoin. No i teraz pytanie, co się będzie działo tutaj z Tronem. Tron jest trzecią do, co do wartości w tym momencie walutą, jeżeli chodzi o Total Value Locked, to znaczy o projekty DeFi, o projektach DeFi mówimy, jest za BSC, oczywiście Ethereum, a wyprzedził Avalanche, wyprzedził Solana, wyprzedził Polygona. No i pytanie jest, czy Tron tutaj ma szansę na jakieś takie sensowniejsze wzrosty. Ja przypomnę tym, co pamiętają albo nie pamiętają, że w 2017 rok Tron napisał bardzo ciekawy white paper, który zrobił furorę i właśnie z te ogromne wzrosty można powiedzieć na niczym, tak? ponieważ nie było wtedy jeszcze tego ekosystemu. Natomiast później ten ekosystem zaczął być budowany, to było bardzo mocno przehypowane, oczywiście musiało odreagować, bo było to w momencie, gdy rynki również były na totalnym wzroście więc rynek odreagował i potem tron, no tak już działał sobie powoli. Ale tron wydaje się ciekawym ekosystemem pod takimi, nawet względem takim użytecznym, jak ja go używam raz na jakiś czas, gdzie po prostu transferuję jakieś środki. Teraz te, te transfery są zawsze, od samego początku, były po prostu bardzo szybkie. To mi się podobało. Oczywiście teraz tych ekosystemów z szybkimi transferami jest dużo więcej, jest Avalanche, jest Solana. Niemniej jednak tron był takim ekosystemem pierwszym i jest tutaj niewątpliwie takim ekosystemem najstarszym. Jestem ciekawy, czy wy jakoś pod to gracie, to bardziej, że Tron teraz myśli właśnie o tym stablecoinie algorytmicznym bardzo mocno, no i to może też spowodować jakieś tam hype y jego ceny. Oczywiście CBDC cały czas tutaj są opracowywane, Swift pracuje nad przelewami transgranicznymi, tutaj już kolejne testy zostały, były robione, więc będziemy oczywiście czekać na to, jak to się będzie rozwijać i też można pod to jakoś grać, pod takie informacje. Natomiast Adrianna, czyli Cardano, czyli ADA, ma niebawem hard fork, Vasil fork i ten Vasil fork będzie w ciągu najbliższych 40, 37 dni z tego, co tutaj gdzieś wymierzyłem. A w związku z tym może tutaj jakoś społeczność chcieć pod to e Cardano hype'ować. Jeżeli Bitcoin pozwoli, jeżeli rynek będzie wschodzący, jeżeli rynki będą wschodzące, SP500 będzie wschodzące, to są warunki. To wtedy Cardano również może być wschodzące z tego względu, że jest to wydarzenie. Pod wydarzenia zazwyczaj społeczności grają. Tak już się niektóre społeczności nauczyły, że zamykają pozycje przed wydarzeniem, niektóre w trakcie, niektóre po. Natomiast zazwyczaj właśnie pod wydarzenie jest grane. I w związku z tym mogą się pojawiać jakieś wzrosty. Jeżeli tutaj na Cardano miałyby się pojawiać wzrosty, no mogłyby być całkiem, całkiem sensowne, no całkiem, całkiem niemałe, nawet kilkadziesiąt procent albo i więcej mogłyby się pojawić. Jestem ciekawy, co Wy o tym oczywiście sądzicie, uważacie. I teraz dane onczeń. Tych danych onczeń jest dużo, także wszystkich nie będziemy analizować, będziemy je analizować dokładnie na kanale 11 otwarty na telegramie. Tutaj link jest w opisie. Więc przeanalizujmy tak krótko te dane. Zwróćcie uwagę, mamy wzrost rezerwy, wzrost rezerwy, więc i potencjalne spadki bitcoina, ale tutaj mamy już odreagowanie, więc ta rezerwa spadła. W związku z tym zmniejszyło się ryzyko wyprzedaży bitcoinów na giełdach, a zatem zwiększyło się prawdopodobieństwo, że ta cena po prostu stabilnie, powoli sobie będzie spokojnie mogła rosnąć. Oczywiście to się może za. 10 minut zmienić, za 10 minut możemy się dowiedzieć, że znowu wzrosła rezerwa bitcoina i po prostu tutaj właśnie są po to te dane potrzebne. A zwróćcie teraz uwagę, jak właśnie wygląda ten stosunek bitcoinów do stablecoinów na derywatywach i w stosunku do dolara i zwróćcie uwagę, jesteśmy na tym poziomie, na tym poziomie i zaznaczyliśmy tutaj na zielono właśnie te momenty, gdzie też byliśmy jeszcze wcześniej w przeszłości na tym poziomie i sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to były bardziej momenty, gdzie ta cena wzrastała, czy bardziej ta cena była w takiej akumulacji, czy stagnacji, czy na spadkach. Sami po prostu zobaczcie, jak to wyglądało. To są fakty. Tak to wyglądało. I odpowiedzcie sobie pytanie, gdzie tutaj jest teraz większe ryzyko. Też jest taka ciekawa sytuacja, że. Mieliśmy tutaj najpierw ten trend spadkowy, On był, to był trend spadkowy tutaj, taki krótko, taki, kilku, jakiś taki średnioterminowy trend wzrostowy wcześniej, później trend wzrostowy. No i teraz mieliśmy te trendy właśnie i spadkowy, i wzrostowy. Więc każdy sobie możecie przeanalizować, prawda, jak to cena reagowała na to, i w trendach i spadkowych, i wzrostowych, i spadkowych, i wzrostowych. Ok. No i to by było na tyle. tych danych więcej oczywiście omówimy, no i jeszcze na sam koniec przypomnę, że praca, praca czeka na specjalistów IT od Laravel'a, od Telegrama, od frontu również, więc odzywajcie się. To musimy poprawić naszego Max Order Booka. Tutaj front jest do poprawy, więc piszcie, piszcie do Max Data krypto na Telegramie i będziemy tutaj współpracować. No i y, oczywiście tutaj dokładniejsza analiza onchain również na kanał ten 1.1 na telegramie i też zapraszamy Was na Zuma, będziemy sobie rozmawiać luźno o rynku kryptowalut, tak po prostu bez scenariusza, raz na jakiś czas takie Zoomy będą robione, tutaj będzie dodawana informacja w trakcie zuma, potem ona będzie usuwana, więc będziecie mogli po prostu dołączyć, pogadać, zapytać się o jakiś projekt, tak zupełnie, zupełnie na luzie. Ok, także na ten moment to by było na tyle, jestem ciekawy, co się dzisiaj wydarzy na rynku, jak pod to zagramy, jak pod to zagracie wy. No i wszystkiego dobrego. Niech hossa będzie z nami. Trzymajcie się. Cześć.